Siemanko kochani, witam was moi drodzy serdecznie, z tej strony Yuken, a to kolejna seria z Euro Truck Simulatora i dzisiaj moi drodzy zrobimy sobie transporty wielkogabarytowe, te takie konwoje z ogromnym specjalnym ładunkiem. Nie bez powodu jesteśmy w ekranie startowym, bo abyś mógł czy mogła zrobić ten transport wielkogabarytowy, będziesz potrzebować dwóch fajnych, no jeżeli są na Steamie w promocji, to polecam. Dwóch fajnych dodatków. Nazywa to się Heavy Cargo Pack. Jest to jeden z tych transportów. Drugi to jest oczywiście Special Transport. To ja kupowałem, była promocja chyba za 8 zł, jak dobrze pamiętam, to kupiłem. Te transporty, no, bardzo mi się podobają, chociaż nie zawsze, bo czasem są nudne i wymaga to wiele cierpliwości, ale czasem taka jazda, taka w konwoju, gdzie a policja zamyka drogę, gdzie masz swoich tutaj ochroniarzy, że tak powiem, którzy ci tą drogę torują, jest całkiem fajnie. Oczywiście będziemy ten specjalny transport, moi drodzy, robili z miejsca, w którym jesteśmy tutaj. Tutaj w Bułgarii. Będziemy w Bułgarii jechali. Zobaczcie, moi drodzy, tutaj zobaczcie, jaki będzie wielki transport. Pytanie, czy my to przewieziemy bezkolizyjnie. Też oczywiście nie mogę wam tego na 100% obiecać, ale na tym polega odcinek, że co będzie, to będzie. Nie wiem, co wieziemy, ale jest to ogromne. Zobaczcie, ile ludu czuwa nad tym. Tu oczywiście macie zasady. Generalnie, no, zasada jest taka, że macie jechać za gostkiem, który będzie was konwojował. Dobra, wyjechać mamy tam, znaczy się, okej. I zabawę czas zacząć. Zabawę czas zacząć, moi drodzy. Chyba jadę dobrze do bramy, bo widzę GPS-a. Tu jest dosyć ciężko, słuchajcie, będzie na drodze się zmieścić na pasach, więc to wszystko zależy od tego, czy będzie nam ruch uliczny sprzyjał. Skręć w prawo. Zobaczcie, jakie to jest szerokie, nie? Zobaczcie, jakie to jest, widzowie, szerokie. Tutaj trzeba spore brać poprawki na to wszystko. I co ciekawe, nie możecie jechać szybciej w tym konwoju niż 60 km na godzinę. To jest niestety minus. Tylko ciekawe, gdzie jest ten mój patrolujący. Aha, bo oni tutaj stoją, na razie obstawiają. O, ja mam przez to wyjechać? Ja mam przez tą bramę wyjechać, okej. Fajnie wiedzieć. No to się, kurde. To się, kurde, kopałem. Jeszcze muszę... Skręć w prawo. Dobra, okej, przejedziemy, spoczko. Tu jak widzicie, policja stoi i... Ruch tamuje. O! I coś tam się stanęło niedobrego, widzowie, moi drodzy, kochani. Aha. Cholerka, to musimy inaczej. Oj, oj, oj. Widzicie? Pierwsza wtopa. Pierwsza wtopa, bo wziąłem trochę za mocny. Za mocny trochę wziąłem. Rozbieg. To musimy to inaczej zrobić. Spróbujemy tak. Dobra, damy radę. Aż przejechaliśmy na sąsiedni pas. Policaj się zastanawia, co ja robię, tylko nie przyhaczę. Dobra, już będzie gites, już możemy do środka, okej. Jakie to jest wielkie, moi drodzy. I najlepsze, że musicie jechać w tym transporcie wielkogabarytowym nie szybciej niż 60 na godzinę, co akurat, no, jestem w stanie zrozumieć, bo ten transport łatwo
wywalić. A druga rzecz, musicie patrzeć cały czas w lusterka. Na przykład jakichś słupków na drodze nie zahaczycie, auta będą was wyprzedzały, co właśnie jesteście świadkami i musicie tak jechać, żeby było gites. No tu jak nam się droga poszerza o pas awaryjny, to możemy trochę do linii dojechać. Niech oni tam spokojnie nas z lewej wyprzedzą. Stara Audi 80 nas wyprzedza. Kiedyś jeździły po Polsce takie Audi, teraz już raczej ciężko taką zobaczyć. To chyba jakaś Tatra nas wyprzedza. Nie, nie mylcie z piwem, był taki samochód, Tatra. Ciężarówka. Pamiętam. No i zobaczcie, i przy takim czymś się zaczyna prawdziwa zabawa, moi drodzy, bo tu musicie tak wycelować, żeby wycelować. Także to wcale nie jest wszystko takie hop-siup, jakby się wydawało. I łatwo się przewrócić na bok, to też musicie mieć na uwadze. Tu już do środka bardziej idziemy, żeby znaków nie... Na szczęście mamy mały dystans, 138 km do celu, także nie wyobrażam sobie, szczerze wam powiem, takim transportem wielkogabarytowym jechać na przykład na 1000 km, nie? Także plus jest tego, że nie jest to jakiś długi dystans i oczywiście samochody z naprzeciwka będą wam jechały. Czasem policja zamyka tylko te dojazdy, ale auta z naprzeciwka będą wam jechały i będziecie musieli tak zrobić, żeby ich nie zahaczyć. Także to jest, ale mam pewną metodę. Zwróćcie uwagę na pasy przedzielające drogę, tak? Jak one się do kierownicy mniej więcej kształtują, tak na... Tak jest ok wtedy. Bez problemu auto zjedzie na bok, z naprzeciwka. Bo też nie chodzi tylko o auto z naprzeciwka, ale również z prawej strony musicie patrzeć, żeby na przykład o drzewo tutaj nie zahaczyć, o jakieś znaki drogowe, bo takie zahaczenie może wam po prostu wywalić ciężarówkę. Wiem, bo nieraz tak zrobiłem. Zależy, jaki znak traficie. Jeszcze taki mały to pół biedy, ale taki mocniejszy to... Zobaczcie, koleś wam wtedy zajeżdża, tu akurat policji drogę zajechał. Koleś wam do lewej zajeżdża, ostrzega, tamte auta wam też zjeżdżają, ale czasem zdarzy się w coś przydzwonić, więc... A zasada jest taka, żebyście nie przydzwonili. 114 km. Przyjechaliśmy dopiero 20 km, odkąd mówiłem, że wcale nie tak daleko. Bo tutaj prędkość maksymalna to jest 60 na godzinę. Także to jest, wiecie. Dobrze, że w dzień akurat jedziemy, bo często wiele tych transportów wielkogabarytowych niestety odbywa się nocą. Przez co wiadomo, no widoczność jest o wiele gorsza. O, zobaczcie, zaczynają się schody. Ja zawsze od lewej patrzę, to wtedy prawa już sama się układa. No bo jeżeli skręcamy oczywiście w ten sposób, przykład w lewo, no i zobaczcie, jakie to jest ciężkie, ta ciężarówka ledwo się zbiera pod górkę. Jakbyście tu stanęli, to jest bardzo duża szansa, żebyście już mogli nie ruszyć. Nie wiem, ile ton waży to, co wieziemy, nie mam pojęcia. Swoją drogą jestem ciekaw, czy są takie transporty, które się przez granicę przewozi, jak to wtedy wygląda. Tutaj gościu nam macha, jeden nas skameruje. Widać, jesteśmy sławni, moi drodzy, skoro nas filmują. No właśnie, teraz jest tunel, więc bardziej będziemy musieli jechać środkiem, żeby coś nie przydzwonić. ...96 km do końca. To jest taki szybki kursik, moim zdaniem, bo jakby tu się za dużo nie dzieje, no nie macie wielkich możliwości, bo nie możecie wyprzedzić tego. Jeżeli wyprzedzicie samochód, który jedzie przed wami, no to jest misja niezaliczona, tak? Uszkodzić go też nie możecie, więc musicie uważać, jak on hamuje. Generalnie macie za nim jechać, drugi jedzie za wami. No ale powiedzmy, że jeżeli robimy to na Bałkanach, no to możemy podziwiać te widoki, które tutaj nam autorzy gry
zafundowali, a są przepiękne te widoki. W ogóle grafika się mega poprawiła po tym update'cie. Widzicie, jadę 67, już jadę za szybko. Muszę zwolnić, bo zaraz dogonię za bardzo tego jagadka przede mną i będzie problem. Muszę mu dać trochę odjechać. Możecie oczywiście jak najbardziej włączyć sobie tempomat, no to już jest kwestia gustu. Ja akurat bardzo rzadko używam tempomatu, w takiej sytuacji też jakoś tak średnio, bo ja tak jakbym tracił kontrolę po prostu nad autem, wiecie. Ja lubię... Lubię jak coś się dzieje. To znowu zakręt, więc znowu ostrożniej. 66 km do celu. Często przy samej końcówce są najgorsze te trasy. Wszystko zależy na ile... Stopień trudności tak naprawdę zależy od tego, jakie macie, ile macie zakrętów, nie? Jakie macie zakręty, jaka jest droga szeroka. Od tego zależy stopień trudności. Tam akurat mam gdzieś, nie muszą mnie... Aha, i nie możecie za bardzo jechać lewym pasem, bo zaraz wam wyskoczy komunikat, że macie jechać za patrolem, który jedzie przed wami. Także to też nie jest tak. Dobra, puścimy, bo jakiś gościu tam się mocno spieszy, to go puścimy. Jakiegoś Peugeota sobie kupił i się spieszy. Ale jedzie prawie po Leonie, jeszcze ciężarówka nas, słuchajcie, będzie zaraz wyprzedzała. Ja jestem ciekaw. Dobra, nie przyhaczy, spoko. I tak, jadąc na autostradzie, no jest to trochę monotonne, jadąc te 6 dych, ale z drugiej strony rozumiem, czemu jest takie ograniczenie, bo czujecie, jak ten ładunek was po prostu buja, nie? Uda się wyczuć, jak ten ładunek was... No jedź, gościu, tą cysterną, bo... O, widzicie, ten mi tu hamuje, gnoje... A! Kurde, co on robi? To jest najgorsze, nie? Jak gościu hamuje, wy nie możecie w niego nawet delikatnie uderzyć, bo jest misja niezaliczona, nie? Delikatnie tylko gościa trącicie i... po misji. Widzicie, teraz wam wyskakuje komunikat o zmianie pasa, więc musicie patrzeć, ten miga w prawo, więc znaczy, że w prawo jedziemy. Trzymaj się prawej strony. A też sobie włączymy migacz. Prawo. A co? Zjedź w prawo. Dobrze, dobrze, Iwonka, jadę w prawo, jadę. I znowu będę patrzeć od lewej, bo na prawej nic nie mamy, więc patrzę, żeby nie przytrzeć w barierki. Mamy znowu pod górkę, moi drodzy. Wbrew pozorom jadę 30 na godzinę, a wydaje się dosyć szybko, w sensie tego, że trzeba mieć oczy dookoła głowy. Tutaj, jak widzicie, macie wyjazd na autostradę całkowicie bezpieczny. Policja zamknęła na chwilę autostradę i śmiało sobie wyjeżdżacie. Nie musicie się o nic martwić. Nie możecie iść przez szereg, koleś musi jechać pierwszy. Wy macie jechać za nim, także jeżeli byście zmienili pas, to on wam po prostu stanie. Też musicie o tym pamiętać. Troszkę już tych transportów narobiłem, a jak widać, no, jest to zawsze jakaś adrenalina. Nigdy nie wiesz, czego się spodziewać. Z lewej strony, a następnie skręć w lewo. Szczególnie jak właśnie odkrywamy nowe, wiecie, lewo. Nowe Bałkany. Policjant zamknął drogę specjalnie dla nas. Dobra, chyba wejdziemy. Okej. Trochę do środka musimy bardziej przykręcić. 11 km do celu, także jesteśmy już bardzo blisko. O nie, przejazd kolejowy. No, tu może być trudno tym przejechać. Znając życie, zobaczymy, czy nam zamkną rogatki. Czy też nie? Chyba nie, bo nic na razie się nie dzieje. Tutaj polecam troszkę zwolnić, bo tu was może wyrzucić. Oj, jeszcze trochę za szybko przejechałem przez... Do skrętu w prawo. Do
tu bardzo łatwo może was wyrzucić niestety. Macie bardzo, bardzo ciężki ładunek, pamiętajcie, to jest... Okej, gościu już wam tutaj odjeżdża, czyli już sami musicie dojechać, jesteście prawie przy firmie. Jak zawsze na końcówce gościu was zostawia i wy ten kawałek do tej firmy już dojeżdżacie wtedy sami. No i pewnie trzeba będzie wymanewrować, gdzie ten ładunek trzeba odstawić. Widzę, że gdzieś na lewo. Więc tutaj się zastanówmy. Dobra, na razie prosto. Odmeldowuje się. Tak, na razie prosto, czyli pewnie tutaj w lewo. Pytanie, czy coś trudnego wymyślili, czy... Raczej muszę tu jechać, nie? Co jest? Tutaj akurat się coś zbugowało, bo nic nie zahaczyłem. Okej, dobra. Nie no, sami zaparkujemy, przecież nie będziemy... Nie będziemy, moi drodzy, przecież... automatycznie parkować. Co to? My jesteśmy przecież ambitni ludzie, prawda? I znowu coś się dzieje. Tu się coś buguje w tej nowej mapie. Dlaczego niby tak się dzieje? O co ja niby haczę? Nie wiem, może ja jestem jakaś tempa dzida, ale ja tu... nie widzę, żebym ja o coś haczył. Tam o latarnię? Chyba nie. No nie, gdzie o latarnię? Przejdzie, przejdzie. Dobra, no to już prawie jesteśmy. Za te manewry oczywiście, które ja teraz robię, macie dodatkowy exp, macie dodatkową kasę, więc chyba warto te chwile się pobawić. Zresztą no, jeździsz w Eurotrucku po to, żeby się pobawić, a nie żeby, wiecie. Dlatego tak jak mówię, nie rozumiem kompletnie ludzi, którzy grają, stosując jakieś mody typu, że nie ma uszkodzeń, czy że jakaś kasa na lewo. No nie rozumiem, bo to jest takie bez ambicji. I takie osoby zazwyczaj się do mnie, słuchajcie, prują, no ale to jest norma. Dobra, misję mamy, moi drodzy, skończoną. Wygląda to tak, zlecenie mam doskonale. I zobaczcie, no pieniędzy może z tego nie ma jakiegoś, 47 tysięcy to nie jest jakoś dużo, to jednak też nie jest jakoś dużo, ale jako taka przygoda, takie wiecie, taki przerywnik między powiedzmy jakimiś kursami, to no szczerze wam polecam. Szczerze wam polecam, wydaje mi się to fajne. Będzie mi miło, jak zostawisz komentarz pod filmem, łapkę w górę, czy udostępnisz tę serię. Z Eurotrucka jest cała playlista. No jeżeli masz jakieś pytania, co mógłbym jeszcze dla ciebie nagrać, co pokazać, to śmiało też pisz w komentarzu, a z miłą chęcią to zrobię. Do następnego odcinka. Trzymaj się. Cześć.